Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam was już w kolejnym odcinku z Zagania Gleb z tytułem Mountain Blade Warband Wars World Conquest. Tak jest, witam się z wami już w czwartym odcinku? Czy to jest czwarty odcinek? Patrzcie Luiska, tak mało odcinku od razu z Mountain Blade'a się pojawiło, a Weiser już mu nie może zapamiętać, który to jest odcinek. God damn it, cały ja. Ale tak, mamy dzień 24, trochę czasu minęło od ostatniej naszej przygody. No i cóż, w tym odcinku jest duża szansa, że uda nam się w końcu dołączyć do chaosu. Ale zaraz, zobaczcie. Mamy zamek i rybę zajęty. Jak to się stało? Jak to się stało, Luiska? Cóż, pokrótce wam powiem. Łaziłem sobie oczywiście tutaj po ziemiach chaosu, poszukiwaniu króla. Poza odcinkiem, bo chciałem od niego jakieś zadania dostać kolejne, żebym miał z nim lepsze racje, jakieś pieniążki zarobić. Ale tak patrzę i pisze, że towarzyszy jakiemuś tam kolesiowi. I tak Weiser myśli, jakaś kampania wojenna. No i nie myliłem się, kampania wojenna była tutaj, wszyscy się zgromadzili z całego Imperium Chaosu, Królestwa Chaosu i stąd poszli wszyscy tutaj na zamek i rybę. Ja oczywiście z nimi chciałem mieć, bo widziałem, że już mogłem dołączyć się do nich do bitwy z innymi lordami słowiańskimi, czyli z ludźmi. No to pomyślałem sobie, że może będę mógł walczyć o zamek i rybę. Co się okazało, mogłem walczyć. I muszę wam powiedzieć, oblężenia w tej modyfikacji są epickie. Są tak epickie, że to jest coś niesamowitego. No i z tego zamku pozyskałem troszeczkę rzeczy od samych ludzi. Widzę, że mi się jedzenie kończy. Troszeczkę rzeczy od samych ludzi pozyskałem, które no, może nie są jakoś szczególnie dużo warte, ale jednak około 500 denarów powinniśmy za to wytrzasnąć. Znalazłem lepszy mieczyk również. Nie wiem, chyba nasz poległ, bo to jest właśnie z naszego miecz. No i mam 12 tysięcy denarów. 12 tysięcy denarów mam z tego względu, jeszcze przed tą kampanią wojenną chodziłem tutaj koło tego miasta i tak sobie myślałem, cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Poszedłem sobie na którąś z tych wiosek, kurczę, nie pamiętam teraz. Gdzieś chyba w tym rejonie splądrowałem wioskę. Nie wiem, czy to czasem nie jest ta. Chyba tą splądrowałem, tak? Splądrowałem sobie tą wiosteczkę, muszę powiedzieć, ale nie, to nie wiem, którąś tutaj tę wioskę splądrowałem i udało mi się. Ja w ogóle tak się zdziwiłem, bo przecież poszedłem na nie wiem, praktycznie środek Królestwa Swadi i mnie nie zaatakowali. Aż się zdziwiłem, muszę powiedzieć, ale jak widziałem tylko grupy bandytów, które ko mnie przychodziły, to już obawiałem się, że jakiś lord idzie do mnie. No i z tej wioseczki pozyskałem całkiem dużo denarów. Mamy 12 tysięcy denarów. 12 tysięcy denarów mamy. Sprzedałem to chyba w naszej stolicy, z tego co pamiętam, te rzeczy. No i właśnie tutaj zobaczyłem, że król właśnie biega i idzie na kampanię wojenną, więc bardzo opłaca się wioski planować, dalej jest to opłacalna rzecz, tylko oczywiście no ryzykujemy tym życiem, bo może ktoś nas złapać, tak, ktoś silniejszy od nas. No i dobra, pokrótce tak to wszystko wyglądało, zajęliśmy zamek i rybę, no i przed odcinkiem zapytałem się króla, czy mogę do niego dołączyć i mogę do niego dołączyć, tylko oczywiście anulowałem tę opcję, bo chcę to na odcinku zrobić i król się na mnie wkurzył, więc mam nadzieję, jak teraz mi nie pozwoli za to dołączyć się do królestwa, to normalnie zgwałcę go. Normalnie go zgwałcę, tak postanowiłem. Dobra. Tylko ja nie wiem, gdzie on poszedł, wiecie. To jest tylko 62-osobowy garnizon, więc ja się boję, że zaraz tutaj ludzie przyjdą to zająć. No ale jak widzicie, mamy piękny dowód, że na razie póki co chaos wygrywa z ludźmi. Co szczerze mówiąc mi się podoba. Bardzo mi się podoba. No i tak, Luiska, tak, deal dalej trwa, 100 lajków pod tym odcinkiem, kolejny film 40-minutowy, ten oczywiście będzie trwał 40 minut, bo pod poprzednim filmem dobiliście ponad 100 lajków, więc naprawdę good job, Luiska. Czekajcie, tutaj czasem nie ma, tędy muszę dopiero przejść, o wow. Jest jedno z większych miast, ja się boję, zaraz oni mnie tutaj zaatakują. Veluca. Również widzę, że nie próżnuje tutaj Królestwo Villanu, nie wiem kto to jest, nie pamiętam cały czas. Z tego względu, że zajęli oni chyba... Tak, Jaylen zajęli, należące do Skavenów. Mhm. Więc też oni wygrywają wojnę. Co jest dosyć naprawdę ciekawe. I muszę powiedzieć, że na razie nie było żadnych bugów. Pisaliście mi, że te bugi... O, bandyci z lasu. Że te bugi się znajdują przy chyba zamkach krasnoludzkich i jeszcze gdzieś tam. Czekajcie, może go uda mi się zatkować? Nie sądzę. Chociaż... Ludziska, może mi się go uda złapać. Chyba mi się go uda złapać, więc jeszcze za to troszeczkę pieniędzy zarobimy. Bo jak wiemy, za sam udział w bitwie też trochę denarów zarabiamy. No i będzie piękna rozgrzewka. No okej, dzień dobry. Normalny bandyta. Dobra. Atakujemy ich. Przy okazji zobaczycie, jak moja armia wygląda, bo troszeczkę ją podszkoliłem. Wygląda tak. Większość to konnica. Kurczę, jest ciemno, więc nie wiem, czy wy za wiele tutaj bliska widzicie. Ale już jest to konnica wyżej poziomowa. Również ulatowałem jednego z moich lordów.
bo był w niewoli. Był taki słabszy lord, który miał chyba 200 ludzi, jakiś tam lord słodiański. I właśnie przytrzymywał naszego lorda chaosu, więc uratowałem go. I był wdzięczny. I fajny smyczek mamy. Jak widzicie, całkiem ładny damage zadaje też. A, normalni ludzie. Tak, i chyba widzicie, mam inną tarczę chaosu. Też mi właśnie ona wydropiła podczas obrężenia. No i tak, mamy dużo denarów. W tym odcinku na pewno będę chciał się przyłączyć do samego chaosu. Dostajemy jakąś wioskę. Już by nam się przydało jakąś lepszą zbroję kupić, bo ta nasza zbroja, no pomału nam nie wystarcza. Jest ona kiepska, jeden potężniejszy cios i całkiem sporo życia tracimy. Więc też trzeba będzie się tym jakoś zająć. No jak widzicie, teraz oberwałem od jakiegoś chłopa zwykłego i... No, 4 punkty obrażeń doszło, to jest niedopuszczalne. Jak taki człowiek? Ogólnie... ludzie są poniżani w tej modyfikacji. Ogólnie w świecie Warhammera ludzie byli poniżani. I muszę powiedzieć, że tutaj też się chyba wszyscy śmieją z ludzi. No w ogóle widzicie, słabi są. Szybko ich pokonaliśmy. Żadnych strat, okej. Okej, coś co jest mało warte. Coś co jest mało warte. No patrzcie, a tutaj niby w tym ekwipunku taki koń jest warty 1295. No jak wyjdziemy z ekwipunku, będzie warty 250 góra. To jest dopiero ludziska. Prowizja. Okej, zobaczcie teraz, ile ten koń będzie warty. 259. Okej, no dobra, awansowało nam kilka ludzi. Oczywiście rozdamy. No i proszę bardzo, kolejny wojownik Korna. Tak, w ogóle chaos w tym, którym my tutaj jesteśmy, w tej modyfikacji, to jest tylko odłam z całej frakcji chaosu. W kole będę chciał pójść, weterana powiedziałem, mam mało piechoty. A ja tutaj ogólnie w tej modyfikacji chcę zrobić taką, bo jak pamiętacie, w Perisie miałem typowo armię kawaleryjską, w Floris modzie też miałem armię kawalerii, więc tutaj zrobię tak troszeczkę pośrednio, będę miał armię piechoty połączoną właśnie z... Będę ci ich zapalił, nie będę pomagał Wilanowi, bo... O, dzień dobry, proszę bardzo, kolejna bitka, haha, niszczyć chaos. Dobra, który to jest nasz? To jeszcze nie pamiętam. Reland jest nasz, okej. Pomożemy mu. Zawsze to będą wyższe stosunki i troszeczkę pieniążków. No ja na razie, wiecie co, nie będę tak szarżował. Nie będę tego robił, zważywszy na to, że chyba mój sojusznik również tego nie robi. No widzę, że nasz sojusznik w ogóle nie ma kalerii. Nie ma jakąś, ale większość to piechota, taka słabsza. Okej. No więc jak widzicie, na razie seria z Mautem Leyda rozwija się cały czas. Dajemy sobie radę. Bardzo mi się to podoba. O mój Boże, moi mnie blokują! God damn it. No ja się może ustawię bardziej na wzgórze, on niech idzie tam dołem. A moja kawaleria zaszarżuje na nich ze wzgórza. Szybciej się rozpędzimy i będzie okej. No więc już myślę, że kupimy sobie jakąś bardziej lepszą zbroję. Nie będzie to jakaś porządna zbroja, ale już myślę, że takiego przeciętnego poziomu będzie. Oni już do mnie strzelają z tych swoich muszkietów. Dobra, 3, 2, 1, go, lecimy. Atak! Atakujemy. Bęk. Ło, 133 obrażenia weszły w niego, ładnie. Wiecie co, brakuje mi muzyki, muszę powiedzieć, bardzo mi brakuje muzyki. Szkoda, że twórcy modyfikacji dają muzykę licencjonowaną. No ale cóż, co my na to możemy poradzić? No i proszę bardzo, ja zaatakuję, mój sojusznik nie, moi zyskają doświadczenie. Będę miał kolejne mocniejsze jednostki. Wszystko idzie na ludziska naprawdę jak w najlepszym porządku. No, no i w ten sposób my się sami wzmacniamy, bo zyskajemy więcej poziomu, znaczy więcej doświadczenia, level nam szybciej rośnie, więc będziemy silniejszym lordem. No i również jak już dostaniemy jakąś wioskę pierwszą, kiedy już się dołączymy do Korna, no to będziemy musieli troszeczkę o nią zadbać. A, o i poziom 19. Świetna sprawa. No i wygrana. Ten chyba nawet nie zdążył dojść. No okej, dwóch ranionych, świetnie. Proszę bardzo. Okej. Wow, zombiaki są tutaj. Okej. No tego to ja się nie spodziewałem, powiem szczerze. Okej, weźmiemy sobie naszego. O. Pirat szkielet. Wygląda trochę komicznie. Wow, zombiaki są tutaj. Nie, nie wydaje prawo czuć się zombiaków. No słabe są, jak nie wiem. Słabe są, jak nie wiem, dobra. No okej, no i 240 narów. Jak widzicie, warto tutaj brać. Im większa bitwa, tym więcej pieniędzy z tego wynosimy. Więc tutaj warto walczyć. Również mam... O, właśnie, nie powiedziałem o tym. Mam 400 więźniów. To było jeszcze przed tym zamkiem, kiedy walczyliśmy. Była też jedna z większych bitek. Całkiem o nie zapomniałem w ogóle. Huh. God damn it, moja pamięć.
Była jedna z większych bitek przed samym zamkiem, jeszcze kiedy było oblężenie. Postanowiłem się dołączyć do tej bitki. No jak widzicie, dobrze postąpiłem, bo mam całą masę więźniów i to takich niebylejakich. Więc przy okazji zaraz pójdziemy do Amony i sprzedamy tam naszych więźniów. Zobaczymy, ile z tego dostaniemy pieniędzy. Mam nadzieję, że jakąś przyzwoitą sumkę, jeżeli tam będzie oczywiście pośrednik. I co? No i przy okazji sprzedamy te rzeczy, które mamy w ekwipunku. Piraci tutaj cały czas są. 2700 to ciemno. Dość sporo, ale jak wiecie, no armię mam dość doświadczoną już. Przy okazji, a propos doświadczenia, rozdamy sobie je. Okej. Okay. Zaraz naszej postaci też rozdamy, tylko już na szybko pójdę. Na szybko pójdziemy, Luiska, na rynek chaosu i weźmiemy... Posprzedajemy na razie te rzeczy z jakiegoś punktu. W sumie większość to... Dobra, tutaj bronię. Okej, okay, ej, nie, nawet przyzwoita sumka, muszę powiedzieć, się uzbiera z samej broni. Fajna sprawa. Tak, rzeczywiście jest o wiele lepiej sprzedawać oddzielnie zbroje i tak dalej. Więcej z tego pieniędzy wynosimy. Więc to też jest pełna oszczędność. Dobra, tam dwa denary, niech już będzie. Niech już będzie. Lichy łowca, czy on jest w ogóle lepszy? 18, 15, o. Ale jest wolniejszy. To nie, nie chcę go. A, całkiem przyzwoite pieniądze zyskaliśmy. Tylko, że niestety, no resztę już nie sprzedam rzeczy. Chociaż czekajcie, jeszcze tu mogę sprzedać. Okej. Okay. Dobra, i 480, wow. Całkiem fajna sprawa. Dobra, przy okazji jeszcze pójdę tutaj, kupuję troszeczkę jedzenia. Niewiele tego jest. Dobra. Na razie tyle. I pójdziemy do tawerny. W tawernach, ogólnie poza odcinkiem, są epickie jednostki czasami najemne. A teraz mamy chyba krasnoluda. O, chłopie. No, przydałoby ci się pilnik do tych zębów. No, tutaj nie ma silnika kupów, to jest problem. Chyba, że gdzieś na górze śpi. Ale raczej nie wydaje mi się. Wiem, że był chyba, jak poza odcinkiem patrzyłem, był w stolicy naszej. Więc już pójdziemy do stolicy bezpośrednio, sprzedać tych naszych więźniów. Przy okazji jest szansa, że spotkałem naszego króla, więc przy okazji dołączymy się do niego. No więc jak widzicie, całkiem ładnie się rozwijamy. Wojna z ludźmi na razie wychodzi na plus. Pozyskaliśmy nową ziemię, mianowicie zamek Jeribe. Jest to dość dobra lokacja, chociaż dobra, niedobra, no fakt faktem trzeba tutaj okrążyć. Mogli najpierw zająć Weluce, wtedy by było lepiej, ponieważ tutaj oddzielają nas góry od innej frakcji i przede wszystkim wtedy można by było wykonać atak bezpośrednio na zamek Jeribe, później na bardziej dochodowe miasta, jaką jest Antnowa i Boliba dla ludzi. To byłby wtedy spory cios dla samej frakcji ludzi, bo by mieli o wiele mniejsze pieniądze i nakłady finansowe na swoje jednostki. Ale oczywiście... Komputer to komputer, tak? Ale zamek i rybę też nie był głupim celem. Lepszy już zająć taki zamek na wybrzeżu, niż komputer miał zrobić coś głupiego i zająć zamek w środku królestwa Swadit, prawda? Więc... Nie postąpił głupio. Dobra. Okej. Okay. Zobaczymy, czy dalej tylko będzie ten pośrednik, bo jest szansa, że on już mógł sobie pójść. Okej, jest przy okazji król, zaraz do niego zagadamy. Patroluję tutaj stolicę. O, wow. Rolf? O mój Boże, czy to... A, i napisaliście mi, że to są właśnie takie jednostki, są zwierzę ludzie. No też się czegoś muszę nauczyć. Jak wiecie, jakoś dobrze wy... O, jest pośrednik kupów. Jak wiecie, jakoś ja dobrze... całej fabuły Warhammera nie znam i tak dalej. Dobra, zobaczmy. O, wow. Ej, ludziska, to my wyjdziemy na bogaczy. Wow. Ej... Czyli tu jest tak samo jak w Perizno, Luiska. Zauważyliście? W Perizno też przecież tymi... O mój Boże, handel wieśniami się opłaca. Ja chyba jeszcze pójdę specjalnie kilka punkcików w handel wieśniami. No tak samo jak w Perizno. Patrzcie, ile mam pieniędzy za to dostajemy. Wow. Mhm. Tak, bo ja chyba poza odcinkiem poszedłem właśnie, jak dostałem kilka leveli. Niewiele, bo niewiele, chyba dwa levele awansowałem od ostatniego odcinka. A, no to... No to... poszedłem w... więźniów. Wow, Rolf jest tutaj orkiem. Mój Boże, chłopie, co ci się stało, Rolf? Jeszcze te dialogi z normalnego Mountain Blade'a. O mój Boże. Tylko nie trzeba miejsca na ciebie. Okej, okay, czy sobie na Rolf mogę za ciebie zapłacić? Wow, mamy Rolfa, orka. Spoko.
O, jakieś zadania w ogóle chyba to miałem. Dobra. Czekaj, to jeszcze chcę zobaczyć tego orka. Czy Rolfa w sumie. Rolf? Okej, okay, Rolfa damy, chociaż nie, na górę dawać? Nie chcę, żeby zginął jako pierwszy. O mój Boże, Rolfie, co się z tobą stało? Jakie to masz wyposażenie? Wow, masz pałkę. No jak to ork w sumie. Ale jesteś kiepski. Zaraz przerobimy, będzie ork chaosu. Damy mu zbroję chaosu i będzie okej. Okay. Nie, wyposażenie, tylko chciałem zobaczyć umiejętności. No, jesteś kiepski, jesteś bardzo kiepski. O, ale on się orientuje w medycynie. Ha! Okej, okay, to nam się bardzo przyda w oddziale. Jeszcze mniej ludzi będzie nam ginąć na polach bitwy. Bardzo fajna sprawa. Bardzo, bardzo. Dobra. To my jeszcze zajdziemy sobie tutaj do... na rynek. Zobaczę, czy mogę sobie jakąś lepszą zbroję kupić. 18 tysięcy mam. 18 tysięcy. No, teoretycznie mogę już sobie coś potężniejszego kupić. Wow. No tak jakoś maksimum 5 tysięcy mogę na pancerz wydać. Nie chcę też tak trzastać tymi pieniędzmi. Czy to jest nasze? To nie jest nasze. Co to tu robi? No to nie jest głupi pancerz, jednakże chyba widziałem lepsze. I troszeczkę droższe. Dobra, kupię sobie jakiś hełm lepszy na pewno. Rękawice. Okej, okay, dostaje mi 14 tysięcy. I góra 3000 na pancerz bym mógł wydać. Aha, tak zrobimy. Tylko, że to już w jakimś innym mieście kupimy. Dobra, czy ja mogę dać w ogóle Rolfowi te teraz moje rzeczy? Na bliska, ale mam dużą satysfakcję grając tą modyfikację, naprawdę. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Oglądając moje filmy. Dobra. Wyposażenie. O, wow, ja sprzedałem to. O, mój Boże, hełm sprzedałem. Dobra, dam mu to. A ta zbroja jest kiepska. Znaczy, no, lepsza już niż nic, tak. Jak on by wyglądał? Okej. Dobra, to było komiczne. Okej, czekajcie. W takim razie teraz pójdźmy na naszą postać. Tak się moja postać prezentuje. Mieliśmy na początku level 18, który awansowaliśmy przed chwilą, kiedy walczyliśmy. O, w sumie przyszłyśmy na wysokim poziomie. Chociaż jednakowoż bym mógł pójść jeszcze bardziej w przywództwo. Tak, pójdę do 5. poziomu przywództwa Rujska, a później już będę się zastanawiał, będę może szedł w siłę, ewentualnie bardziej w inteligencję, albo w zręczność i dalej iść w orientację w terenie, bo orientacja w terenie mamy tylko na poziom 3, też bym chciał przynajmniej mieć 5. poziom, żeby jakoś w miarę się szybko poruszać, kiedy już będę miał większą armię. Więc chyba pójdziemy najpierw w zręczność. Pójdziemy w zręczność Rujska. Mam punkty sprawności, ale no nie mogę ich wydać, bo... No mam. Mam za mało siły. Dobra. Tutaj gdzieś król był. Gdzieś on tutaj biegał. Patrzył koło tej naszej stolicy. To dobrze, patrzcie w ogóle. Ludzie są już tak osłabieni. Ja kiedy plądrowałem ich wioskę, to na ich terenie praktycznie już nie ma żadnych patroli. To świadczy o tym, że ludzie albo musieli zrezygnować z patroli, bo mają mało pieniędzy i nie mogą utrzymać swoich garnizonów w miastach, zamkach, ewentualnie swoich ludzi. I musieli zrezygnować z patrolów. No i brakuje pieniędzy. Więc no, ludziom właśnie jakoś za dobrze się nie układa i to mi się podoba. Znaczy, ludzie mają ten problem, że ich chyba dwie frakcje ich atakują. Bo nie wiem, gdzie on poszedł, wiecie? Nie wiem, gdzie ten król poszedł. Może kolejna jest jakaś kampania wojenna? Jest taka możliwość. O nie, to jest patron, kurde. O mój Boże, ja teraz będę króla szukał w tym odcinku. Nie, to będzie złe. Nie wszedł tu? Nie. On gdzieś w tym kierunku szedł, wiecie? Teraz jak spotkamy jakiegoś naszego lorda, się spytamy, gdzie on poszedł. O! Dobra, już wiem, gdzie on poszedł. Pod zamek Kiribę. O wow, czy tam... Wow, wiedziałem, że ludzie wyjdą z ofensywą do nas. Kontrofensywa. Zobaczymy, czy zajmą. Miejmy nadzieję, że nie.
A dopiero co to zajęliśmy. Ale w sumie troszeczkę żałuję, że nie miałem jak nagrać tej bitwy, bo nie byłem przygotowany. Nie spodziewałem się, że tak nagle będzie taka pełna. A też nie chciałem króla z oczu stracić, więc... No nawet nie miałem jak się zaltabować i włączyć programu nagrywania. Zresztą nie miałem jak, bo miałem gości. A jak wiemy, z gośćmi różnie była i... mógłby się tak jeden z drugim napoczyć do pokoju. I co by było, Luiska? Co by wtedy było? Byłoby niefajnie. Dobra. Ja tutaj zajdę jeszcze do tego miasta właśnie i sobie kupię jakiś lepszy pancerz. Jeżeli tu będą jakieś fajne pancerze. O, są fajne. Wow. 17 tysięcy. By taki mieć. No, ten już daje sporo pancerzenia. Ja mam tylko 14. Okej. 35. Ten się różni tylko, no w sumie. Mam już rękawice, no to teraz tylko buty mi się jakieś przydały i właśnie pancerz ewentualnie. W sumie ten bym tylko kupił, bo najtańszy jest za 18 tysięcy, wow. 143 tysiące narów. Holy shit. Holy shit. Ten trzeci, a ten jest słaby. Dobra, kupię ten pancerz, troszeczkę lepszy. Na przykład zaoszczędzę na pieniądzach i butów tutaj lepszych chyba nie znajdę lepsze. Niewiele. Okej, okay, będę miał 12 tysięcy około. I konia co? Konia to ja na razie nie potrzebuję lepsze mieć. 11, no prawie 12. A dobra, Luiska, tam się dużo dzieje, więc chyba pójdziemy. Jak tutaj wygląda sprawa z jedzeniem? Wow, jak oni szybko jedzą. Wiecie co? Chyba zaryzykujemy i w tym odcinku znowu splądrujemy wioskę. Chyba tak zrobię, wiecie? Znaczy, jeżeli miałbym plądrować, to chyba bym tą splądrował. Zobaczymy. Być może jeszcze w tym odcinku splądrujemy. No, odcinki są długie, więc możemy dużo rzeczy robić. Luiska, dzięki wam, takie odcinki są długie. Dzięki wam. Dobra, tylko że my musimy przejść tędy. Zobaczymy. No, musimy na pewno troszeczkę płaczyć z tego względu, że musimy pieniędzy zarobić. Bo naprawdę przede mną sranicy uciekają? Przecież mnie nikt tu nie lubi w tej grze. Wow, nawet sranidzi. Sranidzi to są szkielety w ogóle. Patrzcie, nordowie. Co się dzieje? Czy ja jestem jakimś bandytą poszukiwanym? A, czy nam zajęli, czy nie? Wow, zajęli nam. Okej, czyli gdzieś tutaj powinien króla spotkać. Wow, zajęli nam. No niedobrze. Kurczę, w sumie mogę się go zapytać. Gdzie jest król? A to jest smutne, bo mnie w takim razie w tej grze nikt nie lubi. Wow. No nie, okej. Okay. No cóż. Nie każdy musi lubić... ludność chaosu, tak? Już tu jest tak teraz ciemno, że mam tak... O, dzień dobry, wilan! Się nam potoczył. Jakiś ty powolny, chłopie. Wow. Czy on do wylucy ucieknie? Wow, naprawdę oni mogą sobie tak wchodzić? Co, nie mają sojusze? No nie. Co za chamstwo. Może on wyjdzie, wiecie? Okej, okay, nice. No, głupi jak but. No i super. Jakieś pieniądze z tego będą niewielkie, bo niewielkie. Na przykład zobaczymy, jakie wilan ma jednostki. A, właśnie! Zapomniałem wam powiedzieć, Luiska. Patrzcie, co znalazłem. Patrzcie, co ja znalazłem. Moje główne arcydzieło. Przed bitwą, jeszcze przed tym zamkiem, wypadł właśnie na tym mogłem, miałem tam uratowanych więźniów, bo tam jednemu właśnie, jak już mówiłem, naszemu lordowi pomogłem i miałem okazję wziąć takiego oto i byka. Jestem z niego zadowolony, że mi tylko nie padł. A, wilan, widzę, że to też ludzie, chyba, że to są jednostki słowiańskie. Bretonian. Okej. Okay. No, teraz ten padł też przynajmniej przyrządny, Luiska. Tutaj widzę, że wszyscy skupili na mnie ogień. Nie, no patrzcie, jak tutaj nasz chaos ich tępi. Jest piękne. A, wilan to widzę, że taka druga swadia. Wow, rudy chłop. Ło mój Boże. Holy shit. Nie, no ale jak widzicie, wyglądamy coraz lepiej. Dobry pancerz. Nie najlepszy, ale dobry. Jest spoko. Dobry oręż. Chociaż oręż byśmy mogli jeszcze lepszy kupić. Ale na razie pieniędzy już więcej będę wydał. Ja trzeba mieć oszczędności jednak, bo... Nigdy nie wiadomo, co przyjdzie w tej modyfikacji.
oni nie wiadomo, co przyjdzie, tak? Jakie wydarzenia będą. Więc trzeba tutaj uważać i mieć już jakieś oszczędności. Nawet te 11 tysięcy narów. Okej. Nic nie zrobię, naprawdę? No, oczywiście więźniów wezmę. Całkiem dobry interes, chociaż nie są to jakieś wysokie jednostki, ale... Zawsze coś, o! Okej. Nie wiem, o 55, wow. Przynajmniej ludzie awansowali. A Chaos Warrior? Tyle. I nasz Rolf jest. Nasz Rolf. Dobra, skoro Villan mnie lubi, to fuck it, ja ich tutaj zaatakuję. Tracę honor, o trudno. I tak już zarabę, do chaosu należą. No chyba się król wkurzy na mnie. Ale chyba oni, raczej chaos nie ma żadnych paktów handlowych z Villanem. W końcu to są ludzie. Kto by chciał mieć do czynienia z ludźmi? Kto? O, karawana całkiem nieźle broniona. Dobra. Nie, do ludzi za bardzo nie będę się zbliżał, bo oni mają jakieś łuki. Teraz są ludzie, tylko że tacy bardziej, że tak powiem, mniej nowocześni, mają łuki zamiast muszkietów. A Sfadia jest lepiej uzbrojona. Sfadia to chyba silniejsza jest frakcja od tej. Ja widzę, że oni bazują na łucznikach. Tak dalej, jakichś pielgrzymów mają. Okej. A, dajemy radę, tutaj chaos po prostu tak silny, że my jesteśmy tankami. Też fajny ten miecz jest, bo strasznie szybko on uderzał. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo. Czy to jest kobieta? Czy to jest gościu? Nie wiem. Chyba chciała się odbił się od konia i upadł. I zginął. Albo został ogłuszony, nie wiem, nie zwróćcie uwagi. No dobrze. No okej, świetnie. Świetna robota. Okej, żadne straty. No, właściciel karawany, bierzemy. O, dzień dobry. Okej, to kompletnie pasuje do nas. No i całkiem wartościowe przedmioty. Fajna sprawa, po całości to zająć. Znaczy zaatakować. Patrzcie, jakie towary mieli nas sprzedać. Aha. Dobra. 2630 doświadczenia, 248 narów. Prawie 12 tysięcy już mamy. No okej. Dobra, tutaj w takim razie gdzieś powinien być król Luiska. Chyba, że go zapali. Raczej chyba nie. No, tego się zapytam. Patrzcie, też już idzie jakieś działania wojenne robić. O, witam, witam. Chcę się cię zapytać, gdzie jest król? Wow, tam jest? To co, nie poszedł? No nie. Dobra, trudno, ja chcę jeszcze w tej bitwie zobaczyć. Z kimś tutaj. Ja się powiem, że spotkam jakiegoś lorda, który będzie... Już 5-3 się poruszamy, raczej nas nikt nie złapie na chwilę obecną. Chciałbym jeszcze z kimś powalczyć tutaj. Chociaż... A, nawet z bandytami mogę. Why not? Kolejni ludzie. Okej, szybka śmierć. Widzicie, i nawet z takich jednostek bandytów... O, w miarę prosty teren. Nasza konnica będzie mogła pokazać swoją siłę. Nawet z takich prostych bandytów dostajemy po 200 narów. Kilka takich bitek mamy, 1000 już. Plus jeszcze za przedmioty, które sprzedamy. Mi się to podoba. Mi się to bardzo podoba. Bang. O, wow. Okej. Okay. To było dobre, aż się sam zdziwiłem. No, wow. No, niektórzy mają dobre zbroje. Okej. Okay. Obronił się. No, mają też te pistolety, widzę. Ale podoba mi się, że w tej grze jest właśnie broń palna. To jest kolejny wyznacznik tego, że... tego, jak bardzo są tutaj frakcje zróżnicowane. O nie, on ucieka. Właśnie, będziemy musieli też sobie sprawić jakąś broń metalną w końcu. Teraz w tym przypadku się przyda. Taki piękny cel mamy. Już go nie złapię. Już go nie dorwę. Oj, sorry. Nie chciałem cię zablokować. Na pewno, znaczy... jestem bardziej przekonany do szczepu. Chyba szczepy sobie zakupimy. O, wow, no i proszę bardzo. Tak, a z tamtej wioski, którą splądrowałem, chyba 2 albo 3 jedwaby by mi wypadły, więc... bardzo spoko. Dobra, mało żarcia, gdzie co, musimy się wrócić. Tutaj niestety żadne myśli nie kupię jedzenia.
A wioski zazwyczaj mają mało tego jedzenia, a nie chcę, żeby mi szybko morale spadły. Bardzo tego nie chcą. Oho, a kogo moje skromne oczy tu widzą? O, ucieka do zamku. O nie, jest głupi jak nie wiem. Wow, nie chciałem tu wchodzić. God damn it. 6-0, o nie, nie złapię go. Niestety, ale go nie złapię. Dobra, czy jest szansa, jeżeli król będzie szedł, to go spotkamy? Nie widziałem, myślałem, że on już poszedł pod ten zamek walczyć. W końcu tego ziemie są... Były, raczej. A tu taka niespodzianka. Ale patrzcie, to jest fajne, bo tutaj widać, że... rzeczywiście są jakieś działania wojenne i rzeczywiście ta wojna trwa, bo w Perisno były głównie kampanie wojenne i dopiero wtedy się o coś walczyło. Tutaj nawet pojedyncze jednostki potrafią iść na ziemię wroga, splądrować wioskę, zatukać karawanę, czy też ich osłabić. To jest naprawdę coś niesamowitego. Wszyscy przed nami uciekają, wow. To jest smutne. Więc naprawdę to jest bardzo fajne. O, a dzień dobry, to ten gościu? Nie, to nie jest ten sam. On już ucieka. Uciekaj, Sabeuszu. Kiedyś to oni mnie gonili. A teraz, patrzcie, od razu uciekają, jak mnie widzą. Dobra, przykład, zajdziemy sobie... Ale to patrzcie, jakie to jest piękne miejsce na atakowanie karawan. Dobra, nie będę ich atakował, już tak nie chcę mieć ze wszystkimi napiętych relacji. Zajadę do tego miasta i myślę, że... No bo od razu nie będziemy czasu tracić. Kurczę, no miałem w tym odcinku dołączyć do królestwa. Widzicie, jakie problemy są? Król przede mną specjalnie ucieka. No, zaraz okaże się, że go gdzieś tutaj minę. O, nie ma nic do jedzenia. Dobra, szybko weźmiemy tutaj. Żarełko. O, nie za wiele tu jedzenia macie. Nie za wiele. No wow, tyle pieniędzy tu nie macie. Dobra. Się spytam jeszcze, czy rzeczywiście jest daleko od tej stolicy? Okej. Dobra, jestem dalej. Świetnie. Czyli się nie minęliśmy. Dobra, już mam nadzieję, że na tym jednym worku dojdziemy do tego miasta. Idziemy. Czasami chodzenie po tej mapie jest dość dziwne. Dobra, szybko. Czy będzie tu król? Jest? Wow, naprawdę go nie ma. Co on, patroluje znowu? O co chodzi temu królowi? Dobra, handlarz z towarami. Sprzedaję troszeczkę rzeczy tutaj i kupię za to jedzenie. O, świetnie. Świetnie. Jak kupimy takie coś, to. No, więcej tutaj nie mają. Dobra, no to w sumie... Dobra, weźmiemy to na puste, nic nie daje, ale... Coś do jedzenia będą mieć. Handlarz bronią. Dobra. Czekajcie, jeszcze zajadę do handlarza towarami, sprzedam te skóry. Wow, 2900! 23 tysiące narów on ma, wow, co za bogaty handlarz. Okej. Okay. No wiecie co, na pewno jeszcze będę wioski plądrował. Jest bardziej niż pewne. To jest duże ryzyko, że mnie ktoś zaatakuje większą armią. Ale opłaca się, bardzo się opłaca. Bardzo. No muszę powiedzieć, że tutaj, o jeszcze mam jedwab. Że handlarze naprawdę są bogaci. W tej grze. Przynajmniej w tej frakcji chaosu. Nie wiem jak tam u innych jest. No ale tutaj naprawdę bogactwo jest spore. No okej, 16 tysięcy narów mamy, wow. No wychodzimy na prostą. Dobrze. Tylko w takim razie, gdzie ja znajdę tego króla nieszczęsnego? Gdzie ja go mogę znaleźć? O! Patrzcie, zobaczymy, jak się wrócił. On chyba nie chce, żebym ja do niego się przyłączył. O, wow. Czy my zdążymy? Czekaj, królu. Fuck! Jest Lyska! Nastała ta chwila. Uwaga, robimy basowy głos do mikrofoniku i... czytamy go. Masz reputację dzielnego żołnierza oraz świetnego dowódcy, Weiser. Z przyjemnością przyjmę twój miecz do mojej służby i uznam wasalstwo, jeśli zgodzisz się złożyć mi przysięgi wierności. Myślę, że tuż dobry czas, panie. Dobrze, skoro tak, potwórz za mną słowa przysięgi. Ślubuję wierność tobie,
jako prawowitemu władcy, któremu królestwo Rodoków podlega. Ślubuję. Pozostanę tobie wiernym stronnikiem, dopóki me serce bije. Pozostanę. I będę u twojego boku, walcząc z twoimi wrogami, kiedy tylko mój miecz okaże się potrzebny. Będę. W końcu poprę twoje prawowite żądania oraz żądania twoich następców. Poprę. Dobrze. Złożyłeś mi uroczystą przysięgę, Vicer, aby zawsze była przestrzegana z właściwą odwagą i poświęceniem. Niech będzie wiadomo, że od tego dnia jesteś moim stronnikiem i wasalem. Zapewniam ci moją ochronę i nadaję prawo noszenia broni w moim imieniu oraz obiecuję, że nie pozbawię cię życia, wolności oraz majątku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy osadzą cię równi tobie lub prawo i zwyczaje tej ziemi. Ponadto daję tobie Lenno ze wszystkimi jego dochodami. To mądra decyzja, Vicer. Służ mi dobrze, obiecuję, że wysoko zajdziesz. Dziękuję ci, mój panie. Żywię wobec ciebie wielkie nadzieje, Vicer. Wiem, że okażesz się osobą wartą zaufania, jakim cię obdarzono. Fuck yes, Luiska. Fuck yes! W końcu jesteśmy prawowitym wasalem chaosu. Tam była mowa w ogóle, że pozbawisz, że nie pozbawi mnie życia. No ja nie wiem, skoro... Jesteś władcą krwi. No, nieważne, nieważne. No dobra, zobaczymy. Okej, zaraz zobaczymy, gdzie jest ta nasza wioska. Gdzie, że gdzieś nie będzie na zadupiu. Tutaj chyba to ta. Jakaś nadybła. Dlaczego mnie to nie dziwi? Splądrowaną wioskę minął. No okej. Wcale mnie to nie zdziwiło. Wcale. To jest po prostu... We wszystkich motyle jak było. Wow, ucieknie. No, mój Boże. Okej. Wow. No dobra, zajdę jeszcze szybko tawerny. Zaraz pojedziemy do naszej wioski. Poczekamy, aż się jakoś odbuduje. Wow, niedobrze. Tak plądrują. Zobaczymy, czy będzie tutaj posiadnik dalej. Rolf. Scarlock. Czy to jest jakiś NPC? Tak, to jest jakiś NPC. 4000? Nie, to nie, nie chcę. Bray. Nie potrzebuję, bo w ogóle oni są słabi. O. No, u mnie jest mało wszystko warte. Bardzo mało, 50 tylko. No zawsze coś. 200 chyba ponad dostaliśmy na ruch za to. Mój Boże, Rolf, ty wyglądasz tragicznie, chłopie. No okej. Dobra, upewnijmy się. Zaraz też powinniśmy dostać za jakiś czas... ludziska. Jak to się nazywa? Sztandar. Tak, to ta splanowana wioska. Dlaczego mnie to nie dziwi, że on mi dał właśnie taką wioskę? To jest jedyna wioska ze wszystkich splądrowana. O co chodzi? Co za ham? Patrzcie, jedyna wioska ze wszystkich splądrowana. Co za ham? Wow. Okej. Tego, że ja po prostu się nie spodziewałem. Szczyt chamstwa. Dobra. W tym razie będziemy tej wiosce pomagać. Im lepsze relacje, tym więcej ludzi będzie mogli z tej wioski rekrutować. No i ponadto, że będzie to bogata wioska, no to jak wiadomo... Jak wiadomo, będziemy też pozyskiwać większe dochody z tej wioski, podatki, te sprawy. I w ogóle jakieś tutaj nędzne jednostki ludzi chodzą. Goddammit. 14-osobowe jednostki tutaj chodzą. 2600. Okej. Okay. Jakie mogę mieć oddział? 103 już mogę mieć. Ha. No wiecie co, przy okazji tutaj porekrutujemy kilka ochotników. No okej, okay, już możemy mieć bardziej... O mój Boże, kampania wojskowa, fuck yes! Okej, okay, no, jednak wolę iść na razie na kampanię wojskową, a wioska się w tym czasie odbuduje. Koło tutaj, aha, no to akurat zmierzamy w dobrym kierunku. No już tutaj zajadę do wiosek, porekrutuję ludzi, akurat jeżeli będą jakieś bitwy w tej kampanii wojennej, to wyszkolą się. Widzicie, Luiska, wszystko dobrze przebiega. Wychodzimy w końcu na prostą. Pierwsze trzy odcinki były tragedią jakąś. No w sumie pierwsze dwa, kiedy stawaliśmy w pierdziel. Ale w końcu los się do nas uśmiechnął. Okej, Luiska, mamy teraz prawo noszenia sztandaru. A jak wiemy, sztandary przynoszą nam chwałę i nasz status pokazują nam, więc przydałoby się jakiś porządny sztandar wybrać. Tylko jaki? Zaraz tego, że jesteśmy chaosem, to oczywiście jakaś czacha by musiała być. Stąd mi się podoba ten, muszę powiedzieć. Sztandar. O, wow. No tu widzę, że są krasnoludzkie.
Bardziej do szkieletów mi się kojarzą, wiecie? Nekromanci, te sprawy. Wow. O mój Boże, tu są orkowe, widzę, że. Goblinskie. Znaczy, to są orkowie gobliny, okej. Piraci. O, mamy coś z chaosu. Mamy coś z chaosu bliska. O, to jest ten główny gościu, którego ja mam, ten silny. To by nie było głupie, chociaż ten mi się też podoba. Wow! Ile tu jest tego? Okej. To jest imponujące, to jest bardzo imponujące. Ile tu jest sztandarów w tej grze, wow! O mój Boże. Ja cięż pierdzielesz, ile tu jest frakcji. Holy shit! Wow. Nie, my bierzemy jakiś z chaosu oczywiście. Kurczę, minąłem to. Wow. Goddammit. Goddammit. Nie. Okej. Ten chyba wezmę. Ten mi się podoba. Biorę ten. Nice. Nice. Plus 10 do klimatu w tej serii. A, zapomniałem, że ta wioska mnie nie lubi. Ho. No to nic z rekrutacji. Dobra, idziemy pod miasto. I się przyłączyło do tej kampanii wojennej. Przekazałem się z mocnym relacją. Chyba, że oni już wyruszyli. Wow, już wyruszyli, nie poczekali na mnie. Co za chamy? Co za chamy? Gdzieś już wyszli. Najwyższy czas ruszyć z ofensywą. Dobra, spoko, tylko że gdzie oni są? Kurczę, nie wiem, co oni chcą zajmować, wiecie? O, wow. Teraz nie wiem, czy on poszedł gdzieś w tym kierunku, czy tutaj. Też nie wiem, kogo się zapytać, gdzie on jest. A to nie jest dobra informacja, jeżeli mam być szczery. Mógł on tędy pójść, jak ja byłem tu przy tej wiosce. Wow. No nie, zgubiłem go. Co się... Już 42 minuty nagrywam. Wow! Co się dzieje? Kurczę, bliska. Ja będę kończył. Kurczę, bym dalej ponagrywał. Ale mam strasznie mało miejsca na dysku. Dobra, widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku. Bezpośrednio już z tego miejsca. Nie będę tutaj już nic przerywał. Już wyszliśmy na prostą. My jesteśmy we frakcji. Teraz już nie będzie żadnych cięć. Będziemy wszystko na odcinkach robić. I się dobrze bawić. Bliska. 100 lajków. Kolejny odcinek ponad 40 minut. A ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. Jeżeli film wam się podoba, zapraszam do komentowania. Pisania opinii na temat tego filmu, tej serii. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Jestem Grep. Tutaj Mountain Blade Warband, Warsword, Conquest. Trzymajcie się. No i cześć. Do zobaczenia.